Ducha Wieczystego, służ Bogu samego siebie, jako nieskalną ofiarę, uczciwa istnienia, zmarłych uczynienia, aby się służyć Bogu do uczynienia. Dlatego jest potrzebna uczynienia do uczynienia, ażeby przez śmierć pomyślała za dla odkupienia przestępstw popełnionych, za pierwszego przymierza, które są wyzwani do wiecznego dziedzictwa, aby stąpili z ramienia obietnicy. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. A sami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pierwszy dzień przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa i uczniowie, gdzie chcesz, byśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy. I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący z domu wody. Idźcie za nim, tam gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym stworzyć paskę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, osłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali paskę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał i mówiąc, jeszcze to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do tego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdźmy. Swoje życie, kochane dzieci, na jakim obrazie trzeba skupić swoją uwagę, to znaczy obrazie, nie chodzi o... Znaczy obrazy w sumie tak, te obrazy są bardzo nam obecne. Jak patrzymy na obraz Drogi Krzyżowej, to Pan Jezus użył takiego określenia, że On jest jak kto? Jak... Kiedy w Starym Testamencie składano w ofierze Panu Bogu? Co składali Kain i Abel na przykład na samym początku? Abel był pasterzem, tak? Kain miał prawie ziemię, jakieś płody roli i mieli złożyć w ofierze to, co im się urodziło w ziemi czy wśród zwierząt. No i był taki właśnie zwyczaj, że składano też w ofierze po wyjściu z niewoli w Egipcie baranka. Kojarzycie? Przypominacie sobie? Baranka paschalnego. Każda rodzina miała się postarać o baranka. W zależności od tego, jak duża ta była rodzina, jeżeli tam było na przykład 12 osób, to jeden baranek na 12 osób, dlatego że jego mięso uświeczono w ogniu i jego krwią oznaczono
pamiętacie, jak żydzili w niewoli w Egipcie, krwią baranka oznaczano otwieram domów, zaznaczając, że tam anioł śmierci nie powinien wejść. Dlatego krew baranka jest symbolem ratunku, że nas ratuje Pan Jezus. W czasie mszy świętej słyszymy słowa: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I dzisiaj my te słowa też usłyszymy. I pomyślcie sobie, ile najpierw musiało być przelanej krwi zwierząt, różnych zwierząt, żeby człowiek zrozumiał, że przyjdzie taki moment, kiedy już nie zwierzęta, ale sam Syn Boży złoży siebie w ofierze. Coś niesamowitego. To jest tak, jak ktoś mówi, jest dorosły i mówi: oddam krew, bo są ofiary wypadków, które straciły dużo krwi i potrzebna jest krew, grupa na przykład, nie wiem, 0RA+, albo 0RA- albo grupa krwi AB, bo ktoś uległ poważnemu wypadkowi i trzeba mu podać krew, bo tej krwi jak zabraknie, to wtedy człowiek może umrzeć. Każdy z nas musi mieć w sobie krew. I wyobraźcie sobie, że Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy powiedział tak, patrząc na kielich z winem, to co mówimy w czasie każdej mszy świętej, to jest moja krew za was przelana. Apostołowie jeszcze wtedy tego nie rozumieli, ale kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, kiedy wcześniej był bardzo wyczuwany, widzieli, ile tej krwi Pana Jezusa wypływało z Jego ran. I dotarło do nich, że kiedyś ratowały ich baranki z podanej ofierze, krew baranków, ale teraz przyszedł ten moment, kiedy Pan Bóg mówi: zobacz, mój Syn umiłowany składa siebie w ofierze za Twoje zbawienie, za zbawienie każdego człowieka i robi to z wielkiej miłości. Powiedzcie mi, czy Wasze mamy, jak przygotowują Wam posiłek, to robią to z miłości, czy dlatego, że muszą? I mówią na przykład: no to masz i jest. Czy raczej robią to z wielkiej miłości, mówią: kochanie, aniołku, zjedz obiady kadry, które mama ci zrobiła. Tak to jest? Tak? Nie? Każda mama, nawet ta, co je gotuje, to przygotowując posiłek mówi: kochany aniołku, mój kochany mężczyzno, zjedz ten obiadek, zjedz śniadanie, zjedz kolację, bo mamusia, bo tatuś się stara. I wyobraźcie sobie, że Pan Jezus wymyślił taki sposób, żebyśmy go spożywali. To jest takie przedziwne. Wiecie, ktoś kogoś bardzo kocha, to nieraz mówi: mama do dziecka, wiesz co, tak cię kocham, że cię zjem. Nieraz tak mówi, nie? Macie na przykład mniejszego braciszka albo siostrzyczkę i mama mówi na przykład: przewija tu dziesiątko, całuje buźkę, czy nóżki, nie? I mówi: tak cię kocham, że cię zjem. Nieraz, nie? Tak bywa, nie? Ale to z miłości, tak? To jest, że patrzysz na mamę, mama mówi: no tak, tak cię kocham, że cię zjem, nie? A Pan Jezus właśnie wymyślił taki sposób, żeby przyjść do nas i staje się dla nas pokarmą. Wiecie, na świecie wydarzyło się bardzo cudów, dużo cudów eucharystycznych. Kiedyś słyszałem, że w pewnej górskiej miejscowości, prosiłbym o tablet podać mi, gdzie on jest, to pokażę wam taki kościółek, który jest w jakim kraju, zaraz mi się przypomni, w którym wysoko w górach, widzicie, jest taka kaplica boczna i kościół, 1248 metrów nad poziomem morza, miejscowość w Hiszpanii, nazywa się, jak się nazywa? Nazywa się Cebreiro. I wyobraźcie sobie, że tam, w tym kościółku, w zimą, nie tak teraz, teraz to jest cieplutko, nie? My sobie przychodzimy, ale ciepło jest, a tam wtedy było tak zimno, i jeszcze 1300 metrów w górę
Pytanie, jak miał być jej zamiana i ten zakonnik Benedyktyn, który miał odprawiać tam mszę świętą, pomyślał sobie, chyba nikt nie przyjdzie do kościoła. Taki wiatr, tak zimno, to trzeba by mieć, nie wiem, 12 koców, czapek, buty zimowe, żeby przyjść i to jeszcze wysoko w góry. Ale bardzo był zdziwiony, kiedy przyszedł tam pewien mężczyzna, nie pamiętam jego imienia, ale to nie jest ważne. Kiedy on rozpoczął mszę świętą, ten ksiądz, ten zakonnik, który odprawił tę mszę świętą, mówi, odprawiam tę mszę świętą, ale słuchaj, to ja tak nie do końca wierzę, że tutaj jest Pan Jezus. Jak to jest możliwe, że tak się mówi, to jest ciało moje, to jest Pan Jezus, to jest krew moja, to jest jego krew. I wyobraźcie sobie, że kiedy on nie dowierzał, nie dowierzał, przyszedł ten prosty człowiek z wielką wiarą. Tak wysoko w górę szedł, zima była, jak nie wiadomo, a on przyszedł, żeby spotkać się z Panem Jezusem. I wyobraźcie sobie właśnie, że wtedy, pokażę wam jeszcze jedno zdjęcie, Pan Jezus specjalnie, żeby udowodnić, że jest obecny w tym kielichu, pojawiła się zamiast wina jego krew, prawdziwa krew. A na tej patenie, którą wy też będziecie nieśli, widzicie, takie okrągłe góry, te patenie były, nie były takie, no, teraz sobie złacane, piękne też były, ale tam się pojawiło ciało Pana Jezusa, żeby dosłownie ten, który odprawiał mszę świętą, ten, który przyszedł, jak zobaczyli w końcu, że Pan Jezus jest naprawdę, to obaj ze szczęścia, aż im serca świeci, chciały wyskoczyć. Że Pan Jezus w wielu miejscach na świecie jest taka strona internetowa cuda-eucharystyczne.pl i tam są wpisane kraje na świecie, kiedy klikniemy na przykład Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, w każdym takim kraju wydarzyły się cuda. W naszym na przykład mówi się, że to cud eucharystyczne w Krakowie, w Sokółce i w Legnicy. I właśnie dosłownie Pan Jezus pokazał się swoje ciało i swoją krew. A naukowcy, którzy badali to ciało, fragment ciała, stwierdzili, że to nie jest paluszek Pana Jezusa, że to nie jest skóra policzka Pana Jezusa, że to nie jest jeden fragment ucha Pana Jezusa, tylko że jest to fragment serca Pana Jezusa. I jak my przystępujemy do Komunii Świętej, to Pan Jezus nam daje swoje serce. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Wczoraj szliście do spowiedzi świętej, to też modliłem się za was, kładłem na was ręce i jeden chłopczyk powiedział, Gabryś, co to było w czasie modlitwy, jak prosiliśmy Pana Jezusa, co ty poczułeś w tym momencie, powiesz? Że było trochę cieplutko na moim sercu. Że było cieplutko na serduszku, bo tak jest. I każda mama, i każdy tato powinien właśnie tak robić, że ma swoje dziecko i powiedzieć, wieczorem się modlę, kładę rękę na głowie swojego dziecka i mówię, jako mama czy jako tato, Panie Jezu, niech nasz kochany Patryczek, dobrze mówię? No, rośnie szczęśliwy, niech mieszka w nim Twoja miłość, bo Ty go bardzo kochasz, tak każde dziecko. Pomóż mu, żeby nauka w szkole szła dobrze, żeby cieszył się, że jest chłopakiem. W przyszłości będzie, żeby był dobrym tatusiem, ojcem, mężem. A tak samo, jak na przykład patrząc na Macię Maję, mama może się modlić, mówi, Panie Jezu kochany, proszę Cię za naszą kochaną Maję, żeby była szczęśliwa wtedy, kiedy robi dobre uczynki, kiedy kocha, kiedy wybiera to, co jest dobre, to, co jest piękne. I wiecie, i wtedy czujemy w sercu, że to Pan Jezus nas bardzo kocha, bo On daje nam swoje serce. To jest ważne. Tak jak tutaj, też tam to był wiek, który to był wiek 13, ja już nie pamiętam dokładnie, ale w 2013 roku, jak w Legnicy wydarzył się ten cud, naukowcy zbadali to coś czerwonego i stwierdzili, to jest serce, fragment serca.
Więc jak Pan Jezus nam daje swoje serce, to po to, żebyśmy jeszcze bardziej kochali. I żebyśmy dzisiaj z sercem śpiewali Panu Jezusowi te pieśni, które już mamy. Wiecie, na ławkach są te karteczki, od razu powiem, że będziemy szli w procesji do czterech ołtarzy, byśmy wzięli te pieśni i śpiewali pięknie Panu Jezusowi. I będzie nam Pan Jezus od czterech ołtarzy błogosławił, bo nas bardzo kocha, a my dzisiaj będziemy Go uwielbiali naszym śpiewem, naszym klękaniem, sypaniem kwiatków, wszystko by powiedzieć Panu Jezusowi. Skoro Ty nas tak bardzo kochasz, to my Tobie też chcemy powiedzieć i my Ciebie bardzo, Panie Jezu, kochamy. To teraz wyznamy naszą świętą wiarę. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, by stali się jedno. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, by stali się jednym ciałem w Chrystusie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich kapłanów, by nigdy nie zabrakło tych, którzy z wiarą i miłością będą karmili lud Boży, ciałem Pana Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którym brakuje codziennego chleba. Dobry Bóg otwiera serca wszystkim ludzi, by chętnie dzielili się z potrzebującymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci, które rok temu w naszej parafii przystąpiły do pierwszej komunii świętej, aby trwały w gorliwym przystąpowaniu do stołu pańskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za znajomych naszych rodzin, przyjaciół, parafian, kapłanów, by ci, którzy niegdyś spożywali ciało Pana Jezusa, zostali obdarzeni łaską życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, byśmy często odczuwali pragnienie przystępowania do Komunii Świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chcemy, by nasze dziecięce serca były piękne jak kwiaty, by Pan Jezus czuł się dobrze w naszych sercach. Bochenek chleba. Dziękujemy Panu Jezusowi, że stał się dla nas chlebem dającym życie wieczne. Owoc. One stają się pokarmem i cieszą oczy swym wyglądem. Prosimy Pana Jezusa, aby nasze życie było piękne przez nasze dobre czyny i słowa. Pismo Święte. Dziękujemy za to, że Pan Jezus mówi do nas przez Pismo Święte czytane w rodzinach. Książeczka udziału w mszach świętych. To wyraz naszej wdzięczności za to, że w każdą niedzielę możemy spotkać się z Panem Jezusem w Komunii Świętej. A bułki z wina i wodą. Kiedy Duch Święty przemienił wino i chleb, w ciało i krew Pana Jezusa, tak nie przemienia nasze serca, aby jeszcze bardziej kochały Pana Jezusa i bliźni. Paternas Hostii. Dziękujemy za to, że Pan Jezus przyjdzie do nas w białej hostii, abyśmy mogli mu powiedzieć: kocham Ciebie, Panie Jezu. Rozsiadamy, śpiewamy pieśń, ofiaruję Tobie dobrą wolę. Oto moje serce, serce w końcu. Stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Księży Boży. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zadali mu pytanie: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Prośmy Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Banger.